Cześć wszystkim. Fotokomórka PDL to niewątpliwie bardzo ciekawy produkt. Natomiast ostatnia aura przysporzyła Wam wielu problemów, które na szczęście udało nam się wyeliminować. Zapraszam do dalszej części, w której omówię, co zmieniliśmy oraz pokażę nową procedurę programowania. Krzysztof Janusz, zapraszam. Nowa fotokomórka dalmierzowa Proxima PDL Plus działa w jednym z dwóch trybów. Tryb A. W ustawieniu fotokomórka wymaga stałej, nieruchomej przeszkody i moi drodzy, maksymalny zasięg wynosi obecnie 8 metrów. W tym trybie warto posłużyć się załączoną naklejką odblaskową, która pełni dwie funkcje. Po pierwsze, dzięki naklejce będziecie mogli ustalić, w którym kierunku fotokomórka nadaje. Po drugie, pozostawiając naklejkę, wzmocnicie skuteczność działania fotokomórki. Co ważne, jeżeli pozostawicie naklejkę, to stały obiekt, który znajduje się po drugiej stronie fotokomórki Proxima PDL Plus, będzie mógł być zdecydowanie mniejszy, a przypomnę, że w odległości wynoszącej 8 metrów wiązka światła fotokomórki tworzy koło o średnicy około 40 cm. Fotokomórka PDL Plus posiada także drugi tryb, który wydaje się stosowaliście najczęściej, czyli tryb B, w którym fotokomórka nie wymaga stałej, nieruchomej przeszkody. Podobnie jak w poprzedniej wersji, maksymalny zasięg w trybie B wynosi 6 metrów i tę odległość regulujecie z dokładnością co pół metra. Dodaliśmy natomiast nową funkcję dotyczącą tego trybu, czyli ustawienie czułości fotokomórki Proxima PDL Plus, co zniweluje jej zbyt agresywną reakcję na warunki atmosferyczne. Dodatkowo do każdej fotokomórki dodaliśmy daszek, dzięki któremu fotokomórka będzie odporniejsza na zakłócenia spowodowane promieniami słonecznymi oraz bezpośrednio padającymi na obudowę kroplami deszczu czy płatkami śniegu. A teraz przejdziemy do kalibracji fotokomórki. Zaczniemy od trybu A, czyli fotokomórka po drugiej stronie ma stałą przeszkodę, czyli tutaj ten nasz murek. Fotokomórkę mam oczywiście po drugiej stronie. Zapraszam. Moi drodzy, chcąc zaprogramować fotokomórkę w trybie A, czyli w trybie do stałej przeszkody, należy przytrzymać przycisk do pierwszego sygnału dźwiękowego. Przytrzymuję przycisk. I w tym momencie fotokomórka jest w trybie skanowania jakości odbitego sygnału. Jak słyszycie, im lepsza jakość odbijanego sygnału, tym fotokomórka głośniej piszczy i dioda miga z większą częstotliwością. I moi drodzy, mamy tutaj skalę jakości sygnału od jednego mignięcia do 9 mignięć. No to co, przechodzimy z naszą naklejką na drugą stronę do stałej przeszkody i w ten sposób szukamy, w którym kierunku nasza fotokomórka nadaje. Mam nadzieję, że dobrze słyszycie ten sygnał dźwiękowy. No wydaje mi się, moi drodzy, że w tym miejscu fotokomórka działa najlepiej. Jeszcze spójrzmy na mignięcia diody. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, siedem. Przypominam, skalę mamy od 1 do 9 i moi drodzy, no jeżeli mignięcia są poniżej 4, czyli są 1, 2 bądź 3 mignięcia, moim zdaniem jest to zbyt słaby sygnał zwrotny. No dobrze, z racji, że ja mam strasznie chropowatą tutaj fakturkę, posłużę się dodatkowym silikonem, żeby przykleić lepiej nasz odblask, który sobie pozostawię na stałe, ponieważ mamy tutaj prawie 6 metrów odległości. No ja posłużę się, moi drodzy, dodatkowym silikonem. No myślę, że tyle wystarczy. No i przyklejamy. Przyklejamy nasz odblask. I teraz, moi drodzy, z obudową udajemy się do fotokomórki. Naciskamy krótko przycisk, zakładamy obudowę. Teraz nasza fotokomórka się kalibruje. Musimy, moi drodzy, poczekać do hymnu kibica oraz sygnałów dźwiękowych, które nam po pierwsze podadzą odległość w dwóch cyfrach oraz podadzą nam siłę sygnału. I teraz sygnał, jakość sygnału. 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Mamy to. Tylko tak powtórzę, fotokomórka podała nam trzy grupy cyfr. Pierwsze dwie grupy dotyczą zasięgu. Było 5 sygnałów, 9 sygnałów, czyli 5,90. Mam taką odległość. I ostatni z 7 sygnałów to była jakość odbijanego sygnału. Przypomnę, mamy tutaj skalę od 1 do 9. Teraz Wam przy okazji pokażę daszek, który otrzymujecie w zestawie. Daszek, który fajnie się nakłada mimo skręconej fotokomórki. Także możecie założyć ten daszek bez potrzeby odkręcania obudowy od murka, który będzie, przypomnę, chronił przed warunkami atmosferycznymi, czyli bezpośrednio padającym deszczem, śniegiem, tudzież światłem słonecznym, promieniami słońca. A teraz przejdziemy do trybu B, w którym możemy ustalić odległość, w jakiej fotokomórka będzie mogła reagować na wykrycie przeszkody. Mamy tutaj zakres od 1 do 6 metrów z regulacją co pół metra. My ustawimy sobie odległość, może 4 metrów sobie ustawimy. W tym celu oczywiście musimy dostać się do przycisku na fotokomórce, czyli trzeba zdjąć daszek. Jak widzicie, ten daszek da radę też zdjąć, natomiast nie jest to takie łatwe, czyli na pewno szybko go nam nikt nie ukradnie. I co? Żeby ustawić tryb B, przytrzymujemy przycisk do dwóch sygnałów. Puszczamy przycisk i teraz ośmiokrotnie naciskam przycisk, ponieważ pół metra, metr, półtora, dwa, dwa i pół, trzy, trzy i pół, cztery. Fotokomórka potwierdziła hymnem kibica ustawioną odległość. 3, 4 i długi sygnał, czyli 0. Czyli ustawiliśmy odległość 4 metrów. Zakładamy obudowę. Zakładamy nasz daszek. No i sprawdzamy, czy fotokomórka działa poprawnie. Ustawiliśmy 4 metry. Jak słyszycie, jest reakcja fotokomórki. Przejdźmy kawałek dalej. Już tutaj fotokomórka mnie nie wykrywa, a mniej więcej z odległości, o, już jak słyszycie, jestem widziany. W tym trybie też dokonaliśmy zmian, czyli w tym trybie możemy zmienić czułość tej fotokomórki. Czyli jeżeli będzie Wam fotokomórka reagowała jednak na promienie słoneczne, na jakieś opady deszczu, śniegu, to możecie zmienić czułość tej fotokomórki. I jak to się czyni? No oczywiście musimy dostać się do przycisku na fotokomórce, czyli zdejmujemy obudowę, zdejmujemy daszek, przytrzymujemy przycisk do trzech sygnałów. Pierwszy sygnał, drugi sygnał, potrójny sygnał i teraz tak. Najbardziej czuła fotokomórka, średnia czułość. Najmniej czuła, potwierdzam, hymn kibica potwierdził nam wybranie scenariusza o najmniejszej czułości. Podsumowując, nowa fotokomórka PDL Plus przeszła szereg zmian w porównaniu do poprzedniej fotokomórki PDL, jednakże są to zmiany, dzięki którym produkt będzie niezawodny. Jednocześnie proszę Was o kontakt z naszymi doradcami w celu omówienia szczegółów związanych z podmianą posiadanych przez Was fotokomórek PDL ze starszym oprogramowaniem. Jak zwykle więcej szczegółów u doradców handlowych oraz na stronie proxima.pl. Do zobaczenia.